kochani, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Iza i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga. Zanim przejdziemy do konkretów, zostawiajcie lajki, klikajcie subscribe. Widzę każdego, kto nie subskrybuje. Klikajcie przycisk na dole, żebyście byli na bieżąco z moimi filmikami. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga. Sami widzicie, moje włosy jeszcze nie do końca wyschły. Mam na sobie piżamę. Widzicie po tytule, jedziemy do Walmartu na zakupy. Dla tych, co nie wiedzą, Walmart to sklep, w którym znajdziecie dosłownie wszystko. Od telewizora po produkty spożywcze, po rowery, no wszystko, dosłownie wszystko. Jest to pomysł na spontana, ponieważ pomalowałam się i stwierdziłam tak. Co by się tutaj ubrać? Fuck it, założę, pójdę tak jak wyglądam, ponieważ no tutaj jest to norma. Nikt i tak na mnie pewnie zwracać uwagi za bardzo nie będzie. Jest godzina poranna, jest ogólnie niedziela, tak więc w moim country obowiązuje blue law. Na ten temat wypowiem się trochę bardziej już w Walmarcie, dlatego że nie chcę przedłużać. Zapraszam Was do oglądania. Stwierdziliśmy, że jesteśmy głodni i przyjechaliśmy tutaj do meksykańskiej restauracji. Ja dalej jestem w piżamie, tak więc myślę, że będzie to bardziej taki daily vlog ze mną, gdzie cały dzień spędzam w piżamie. I tak szczerze mówiąc, to te tacos będą moim śniadaniem, ponieważ jeszcze nic nie jadłam. Nikt na mnie nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi. Też z tego miejsca, które tutaj udało mi się dostać, widzę Nowy Jork, zaraz Wam tutaj pokażę. Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, o dokładnie tam jest Nowy Jork. Pierwsze zamówienie, które nam przyszło, to chipsy z guacamole i cola. Moja oczywiście diet. Danie główne, a tutaj są moje tacos. One ogólnie nie wyglądają, ale są mega, mega ostre. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, dlatego że ta muzyka tutaj jest naprawdę głośna. Arriba, arriba! Ta piżamka jest moja ulubiona. Jest ona z Victoria's Secret i też buty, jakie dzisiaj założyłam, tak więc wygląda to trochę komicznie. Buty, które założyłam, to są te Air Force'y, one są Pixel, czy coś takiego się nazywały. Mam jeszcze maseczkę też z Victoria's Secret. Widzimy się już w Walmarcie. Nie zwracajcie uwagi, że tak mrużę oczy, ale ja zawsze tak mam, nie wiem od czego. Już tutaj jest Walmart za mną, bierzemy koszyk i idziemy na zakupy. Zobaczcie, jakie się zrobiło pochmurne niebo, no ale dobra, już niektórzy ludzie tutaj widzę, że się na mnie gapią, ale to przez tą kamerę. Jest mega dużo ludzi. Sama się nie spodziewałam tego, że aż tyle ich tutaj będzie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ponieważ strasznie się tutaj drę, bo jest tyle ludzi, nie wiem, strasznie głośno. Takie gotowe już obrane owocki. Dla tych, co lubią być fit, czyli nie ja. Takie tropikalne rzeczy tutaj można dostać. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, co to jest? Bierzemy to, my favorite, poslajsowane pieczarki. Rozpoczyna się już sezon na lody. Tutaj powiem Wam, te lody poszły do góry. Pamiętam jeszcze, jak były w cenie 3 dolarów, już teraz jest 5. Yummy! Już gotowe takie gofry, wafle. Prezentuje się to właśnie w taki sposób. W tym mrożonki, gotowe potrawy, które tylko wrzuca się do mikrofalówki. Tutaj jest dział taki cukierniczy, piekarniczy. Tam możecie sobie zamówić torta na zamówienie. Tutaj znajdują się różne takie bułeczki, pieczywo. Najpopularniejsze chleby tutaj to są właśnie te takie tostowe. Taki na przykład sprawdził się u mnie przez 3 tygodnie. To bym wszystko zjadła. Ale cute babeczki. Kosztują one 7 dolarów. I tak jak mówiłam, jak ktoś nie ma czasu, żeby zamawiać, to już takie gotowe szablony tutaj są. A tutaj sobie wybieracie okładkę. Tutaj jest cały regał z dodatkami i przyprawami do kuchni meksykańskiej. Goya jest tutaj najpopularniejszą marką, jeżeli chodzi o różne ryże, przyprawy. I tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, wy dolarowcu taki właśnie 5-opak dostaniecie za dolara, a tutaj jest to 2,50. Śmiać mi się chce, ale tutaj dostaniecie tuczone ziemniaczki w proszku. I dział z przyprawami, takimi różnymi rzeczami do gotowania, ewentualnie pieprz, sole z różnych krajów. Rzeczy, jakich nawet nie wiedziałam o ich istnieniu. Mam tu maskę
to ja muszę dosłownie krzyczeć, żeby coś było słychać. Update, nie zwraca uwagi, że jestem w piżamie, jeszcze się nie spotkałam z żadnym wzrokiem jakimś krzywym czy coś takiego. Jeden z moich ulubionych działów to tutaj właśnie, gdzie są takie rzeczy, różne wypieki. Je bardzo łatwo zrobić, w większości z nich wystarczy tylko, że dodacie wody, jajka i oleju. I koszt takiego, na przykład tutaj zobaczcie, jest to dolar. I tak jak mówię, takie ciasto wychodzi wam w cenie 3 dolarów. Decoration time! Jestem na płatkach, mój ulubiony dział, ponieważ wybór jaki jest tutaj, to nie ma dosłownie nigdzie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Weźmiemy te na spróbowanie, nigdy ich nie miałam. W sumie nawet nie wiedziałam, że takie są. Bardzo popularne tutaj pop tarts. Ogólnie wsadzacie je do mikrofalówki, one się tak rozpuszczają i mają przepyszny smak. Macie tutaj takie smaki jak... Tutaj też widziałam confetti cupcake, tutaj są o smaku ciasteczek, churros, truskawka, malina. Bierzemy też na spróbowanie takie batoniki, mam nadzieję, że będą mi smakowały i jesteśmy na dziale słodyczy. Hit! Tutaj mamy różne miksy Reese's, KitKatów, Snickersów, Snoppers! Tutaj są M&M'sy, ja ogólnie ich nie lubię, ale osoby, które je uwielbiają, to mają tutaj raj. Dalej jesteśmy na dziale słodyczy. O! Zobaczcie! Kinder jajko, niespodzianka, pakowane po 3 teraz, czy 2? Nie wiem, ale kosztuje tyle. I Ferrero Rocher tutaj jest bardzo popularne, uważane jest wręcz za takie ekskluzywne. To samo tutaj, jak widzicie, Lindor, 10 dolarów za takie czekoladki. W domu mam właśnie te i mój ulubiony smak to ten i ten. Nigdy bym nie sądziła, że solony karmel może być tak dobry. Update naszego koszyka, jak na chwilę obecną wygląda tak. I jak sami widzieliście, w dolarowcu te cukierki dostaniecie za dolara. Tutaj jest to 2 dolary. I ratunek dla osób, którzy nie lubią myć zębów, znajdzie się tutaj. Say what? Na punkcie Oreo ludzie tutaj mają wręcz obsesję. W ogóle to nie mówi się Oreo, tylko Oreo. Ale no jak sami widzicie, jest cały dział ten zawalony. Ja jestem cykorem i boję się spróbować jakichś miętowych czy... limonkowych, ja mówię cytrynowych, już mi się słowa mieszają. Tutaj jest jakiś, nie wiem, lodowy smak, czekoladowy, ciemnoczokoladowy, co tam jeszcze jest, ciasteczkowy, nie wiem, peanut butter. Oh my god, ale ładnie wyglądają. Zobaczcie, gluten free, może bym takie wzięła. O, tutaj są te właśnie cytrynowe, w tej wersji cieniutkiej, ja o wiele bardziej wolę właśnie te cieniutkie. Tam u góry są jakieś whites. Tu jest cały dział z ciasteczkami. Uwielbiam te chocolate chip cookie, to są moje ulubione. I lecimy dalej. To jest takie dla dzieci, jak idą do szkoły, to tak się im pakuje do plecaka takie. I tu jest ogólnie cały taki dział tych wszystkich rzeczy pakowanych w takich mini wersjach. Popcorn, orzeszki, migdały, pistacje w miksach różnych, solone, niesolone. No wybór jest ogromny. Tutaj znajduje się suszone mięsko. Kiedyś myślałam, że to jest ogólnie mięso dla psów. Czy takie, wiecie, nagrody dla piesków, jak są grzeczne. Ale to są takie zakąski, tutaj bardzo popularne. Slim Jim, kiedyś miałam obsesję na ich punkcie. Cały czas je jadłam, dosłownie się tak od nich uzależniłam. I napoje gazowane i słodzone nazywane tutaj są sodą, sodami. Tak więc no, ja jak to usłyszałam, to się na początku mega śmiałam. I chipsiki, czyli mój ulubiony dział. Słuchajcie, tak się dreszę, jak idę przez jakiś dział, to ludzie się oglądają dlatego, bo myślą, że coś mi się dzieje. Tutaj jest Fanta o smaku grape, winogrona. I też zobaczcie, tutaj są takie kole mini. Cena takiej coli bez podatku cukrowego wynosi. Ale słuchajcie, tutaj nie ma podatku cukrowego jak coś, to był tylko żart. Zobaczcie na chipsy. Jeżeli chodzi o lejsy, to powiem wam, wybór jaki jest tutaj, to tak bym nazwała dziwny. Straszne dziwne te smaki, mi się marzą chipsy paprykowe. Tutaj jeszcze ich nie widziałam, więc mam nadzieję, że jeden dzień uda mi się znaleźć chipsy paprykowe.
Oni tutaj mają obsesję na punkcie soku pomarańczowego. Jak widzicie, on tutaj jest ciągle dokładany, ponieważ taki w jakich ilościach on tutaj schodzi, to jest po prostu hit. I takie smakowe mleczka do kawy. Tutaj też macie z różnych takich marek. Ja ostatnio kupiłam sobie ze Starbucksa. Tutaj jest Dunkina u góry i też widzę, że się szybko sprzedaje. O, tutaj jest ze Starbucksa. Amerykańskie galonowe mleko. Tutaj są soki. Powiem wam, że w szoku jestem, że te regały są takie puste, ponieważ oni tutaj dokładają zazwyczaj co chwilę. Tutaj jest dział z mięsem i nabiałem. Znajdujemy się na biale. Nie wiem, czy jest to coś ciekawego tutaj, żeby pokazywać. No ale nie wiem. Zapytam się Chrisa, co on o tym sądzi i zdecydujemy, czy będzie tutaj nagrywać, czy nie. Jaka mała śmietana. 2,27 kg. Popularniejsze serki do kanapek to serki Philadelphia. Jak coś, to nie jest reklama, po prostu zdanie twierdzące. Tu jest spicy jalapeno, garlic z ziołami, to jakieś, nie wiem, warzywne, no przeróżne smaki. Najpopularniejszy tutaj to uważam, że jest właśnie ten truskawkowy. Jest mi tak wygodnie w tej piżamce, że no, aż przez to mam lepszy humor, powiem wam, bo nic mnie nigdzie nie gniecie i też schodzi mi podkład z nosa. Też zapomniałam dodać, ale tutaj nie możecie kupić na przykład jednej puszki Pepsi. Może tam gdzieś przy kasach tylko, ale tak tutaj na działa, nie ma takiej opcji. Wszystko jest po prostu w 6-pakach, 12-pakach, 24-pakach. Zgubiłam Chrisa, tak więc Chris, where are you? Chrisowi się włączyła faza na kupowanie wszystkiego, co widzi. To się nie skończy dobrze. Tutaj są Powerade'y. Nawet nie wiedziałam szczerze, że tutaj są Powerade'y. Cena takiego to 4,48 za 8-pak. Ja się boję iść zobaczyć, co jest w tym koszyku. Update. Pamiętacie, takie się kupowało i się mroziło. Pałeczki. W ogóle nie zwracajcie uwagi, ale stwierdziłam, że sobie założę taki pierścionek na małym palcu. Nie wiem, jakiś sygnet czy coś. Ale dobra, i koszt tego to 2,68. Pijcie wodę aloesową, dziewczyny, bo jest dobra na skórę, paznokcie i włosy. Tu jest dział apteczny, ale ja tutaj wchodzić już nie będę. 10-litrowy olej i cena za niego. Tutaj znajdują się rzeczy do pielęgnacji włosów. Ja wam bardzo polecam ten fioletowy szampon i odżywkę. Tutaj jest tylko dział dla kobiet, ale zobaczcie, jaki jest tutaj wybór. Dział z farbami do włosów i takie droższe rzeczy lokowane są właśnie w takich zabezpieczeniach. Pasty do zębów, płyny do pukania i też wykałaczki, o których mówiłam w poprzednim odcinku. Zobaczcie sami, tutaj, ile to jest sztuk? 150, kosztuje 5 dolarów. Ja znajduję się na dziale drogeryjnym, tak więc dziewczyny, oglądajcie, bo będzie ciekawie. Pamiętam, jak kiedyś był taki mega hype na takie matki i tutaj kosztują one 10 dolarów. Tutaj są też rzeczy takie do paznokci, lakiery i takie sprawy. Nie wiedziałam, że Neutrogena ma swoje kosmetyki oprócz takich do demakijażu, ale jak widzicie, tutaj też dostaniecie podkłady, pudry, no przeróżne rzeczy. Nie wiem, czemu jest zalakowany, ponieważ te ceny no nie są aż takie zwalające z nóg. Tutaj dalej się ciągnie Neutrogena. Tutaj znajdują się kosmetyki z L'Oreal. Wkłady są w cenie 12 dolarów. Kolorystyka tych wszystkich tutaj podkładów, no powiedziałabym, że w niejednej drogerii takiego czegoś brakuje. Jedyna rzecz jest taka, do jakiej mam zastrzeżenie, to to, że nie możecie tutaj testować. Też nie ma żadnych testerów. Tak więc, czy na przykład dobrać sobie odcień, no najlepiej jak wiecie, jaki macie, bo no, nie jesteście w stanie tutaj tego odgadnąć. Ja bardzo dużo razy tutaj zdarzyło mi się, że no nie trafiłam z odcieniem, a no wymiany już wiadomo nie ma. Rimmel, get the long one. Tak jak pokazywałam we wcześniejszym vlogu, Elf to tutaj firma taka, no nie powiedziałabym, że najgorsza, też nie najlepsza, ale kosmetyki mają w bardzo przystępnych cenach. Też staram się wzrokiem znaleźć tą szminkę, co pokazywałam ostatnio w Dolarowcu. No z tego co widzę, oni tutaj szminek nie mają. Moja ulubiona marka to Wet n Wild. Mój ulubiony podkład kosztuje 5 dolarów, dzisiaj mam go na sobie i na razie się sprawdza. Jedyne co, to tylko zszedł mi trochę z nosa, ale to przez maskę. Revlon tutaj nie jest zbyt popularny, ale mi się ten podkład osobiście nie sprawdził, ale z tego co wiem, moje koleżanki bardzo go lubią.
Jeżeli chodzi o Maybelline, to on ma taką długą szafę jak L'Oreal, tak więc no, wybór tutaj jest ogromny. Tam ogólnie stoi mój wózek. Zobaczcie, ile już tam mam rzeczy. Podkład, który Wam polecam, to jest ten Fit Me. I zobaczcie, tutaj jest też korektor. Ja go mam dzisiaj też na sobie. O ten. I on ma bardzo dużo negatywnych opinii. Ja nie wiem czemu. To nie wiem. Podkład? Chyba tak. Tak, to jest podkład. Ale to jest jakiś age, coś tam. Age, a to nie dla mnie. Ten korektor ma bardzo dużo negatywnych opinii. Mi się on jak na razie sprawdza. Tak więc nie wiem, o co z tym chodzi. I tak jak mówiłam, tutaj jest bardzo ciężko trafić z odcieniami. Ja bym ogólnie wzięła sobie ten korektor, ale jak na razie wydaje mi się on za bardzo żółty. Niektóre rzeczy mają właśnie takiego loka założonego, więc musicie prosić osobę z obsługi, żeby Wam to odblokowała. No jak dla mnie nie rozumiem, czemu to robią, ponieważ tutaj sobie to możecie bez problemu wyjąć. A no nie wiem. Nie wiem, parę razy było tak, że nie mogłam się na kogoś doczekać i musiałam sobie odpuścić zakup jakiegoś produktu. Idę na plażę, na plażę. Zobaczcie na tą biżuterię, przeróżne zegarki i takie rzeczy, ale niestety, tak jak mówiłam, dzisiaj Blulo mówi nam, że nie możemy nic kupić. Jeżeli chodzi o ubrania, to ostatnio mi się tutaj udało znaleźć lewisy w cenie 20 dolarów. Cześć, jaka pani! Więc słuchajcie, w moim county jest takie prawo, że nie możecie kupować takich rzeczy jak ubrania i elektronika. Tak więc no nie wiem kto wymyśli takie prawo, jest to mega dziwne, no ale na przykład w Polsce macie te niedziele handlowe i niehandlowe. Tak samo tutaj, no u nas w Kauri nie można kupić ubrań. Tutaj jest potężny dział dla maluchów, ale myślę, że w to nie będę się już zagłębiać. To jest lekarstwo na kaca. Dział papierniczy, jak sami widzieliście po odcinku z dolarowca, to co tutaj dostaniecie właśnie w takich cenach. Tutaj jest ogólnie więcej sztuk, ale dalej się opłaca to bardziej w dolarowcu. Na przykład zobaczcie, takie... That's me, yeah. Takie zakładki dostaniecie za 3 dolary, w dolarowcu jest to tylko dolar. Na przykład jedna taśma, tutaj jest to koszt 2,30, 3,12, w dolarowcu tylko dolar. Ludzie, nie przepłacajcie, nie kupujcie tego tutaj, idźcie do dolarowca. Wkurzyłam się, ponieważ ja dałam za niego 130 dolarów, a ten sam jest tutaj za 80. I Iron Condition, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, do którego Was odsyłam, tutaj będzie link do odesłania. Tutaj jest to koszt 400 dolarów, ale znajdziecie tańsze gdzieś indziej. I obczajamy teraz kamery, aparaty. Ogólnie ja jeszcze myślę nad zakupem Instaxa. Ile on tutaj kosztuje? 60 dolarów, ale ja bym wolała chyba ten różowy, tamten pudrowy róż. Hit! Cześć! Co tam u Ciebie, moja bestie? Chris, are we buying this? Teraz jest szał na takie LEDowe paski. My też sobie taki kupiliśmy i jak na razie się nam sprawdza. I jak sami widzicie, niestety nie jestem w stanie Wam pokazać, co się tam znajduje. Może kiedyś na tygodniu nagram... Stop! Udało mi się wejść w ten dział elektronika, tak więc pokażę Wam to dzisiaj. Za mną znajdują się telewizory. Ceny laptopów nie są tutaj aż tak drogie. Na przykład ten jest na promocji 500 dolarów. Jaka to jest marka? HP. Ej, nie wiem, o co chodzi teraz z tymi sanitizerami na telefon, że wkładacie telefon i niby po 30 sekundach już jest cały odkażony. Nie wiem, czy to działa. Głośniki JBL. Ja mam dokładnie ten. Kosztuje on 90 dolarów, ja za niego dałam 100, tak więc dalej jestem w plecy. Ale polecałabym też ten, ewentualnie ten. Ten jest taki fajny, że sobie możecie gdzieś go założyć i kosztuje on 60 dolarów. Płyty winylowe, ej! Elwiniu, ty to tutaj nieźle wyglądasz. Jeżeli chodzi o ceny telewizorów, no ten na przykład jest na jakiejś promocji 272, nie wiem ile to jest cali. Wow, patrzcie na ten. 900 dolarów. Już miałam coś brać z działu tutaj, ale sobie przypomniałam, że niestety, ale nie mogę. Hi, I'm the Google Assistant. And this is Nest Mini, the speaker you control with your voice. You can ask me to play your favorite songs. Or just say, hey Google, play some music. Teraz to jestem w szoku, ponieważ nigdy nie widziałam tutaj farb do ścian. Tutaj macie tańszą klimatyzację, koszt jej to 164 dolary. Takie działy, nie będę się tutaj zagłębiała, ale no na przykład macie takie dyfuzory, nie wiem jak to się mówi, no maszyny do dawania Wam wody. Tutaj już jest dział dla mężczyzn, czyli akcesoria samochodowe, oleje, jakieś smary, wycieraczki, tego typu rzeczy. Aż mam ochotę się wybrać na jakiś kemping. Chętni niech zostawiają lajka. A może ktoś woli jechać na ryby? Ale cute wędka, zobaczcie! Dział sportowy, macie piłki do przeróżnych sportów, też takie akcesoria jak ochraniacze czy kaski.
bardzo popularne tutaj rzeczy nazywane coolerami, czyli na przykład dużo z nich jest na kółkach i to jest taka jakby przenośna lodówka, bardzo długo utrzymuje zimno, ewentualnie ciepło, w zależności od tego, jakie macie przeznaczenie. Tak to się prezentuje, macie różne wielkości. To jest bardzo przydatne na plaży, dużo ludzi właśnie w takim przeznaczeniu to kupuje. Dostaniecie też tej paletki Wilsona w cenie $25. Dział dla aktywnych, czyli na pewno nie dla mnie. Słuchajcie, może bym się tak wystroiła w następnym odcinku. Kusi, oj kusi. Teraz już został bardzo mały wybór rowerów. Tutaj już są kaski. Zobaczcie, jaki ten jest zajebisty. Tutaj taki oto Irokes. I zobaczcie, jakie to jest super. Takie dla dzieci. Pamiętam, jak byłam mała, to miałam taki podobny. Ktoś zamknął kucyka. Dział z zabawkami jest tutaj ogromny. Nie wiem, nie chcę mi się w niego za bardzo wchodzić. Mam nadzieję, że jakoś jestem w stanie wam to zobrazować, jak to się prezentuje. Ktoś jeszcze jeździ na tym waveboardzie. Zobaczcie, ten jest taki kolorowy, śmieci się na przeróżne kolory. Tam macie też akcesoria do domu, typu ręczniki, prześcieradła, pościele, kołdry, poduszki, wszystko, dosłownie wszystko, czego sobie nie zapragniecie. Powiem wam ja, żeby nagrywać każdą jedną rzecz pojedynczo. Myślę, że tutaj nie starczyłoby na to materiału. No nie wiem, czy podzielić to na jakieś różne filmiki o różnych działach, ponieważ jest tego za dużo, żeby to pokazywać. No ja teraz znajduję się przy kołdrach. Się teraz zaczęłam zastanawiać nad takim czymś. Nie wiem, czy to mi się w sumie przyda, czy nie. Bardzo popularne tutaj to takie garczki do gotowania na przykład ryżu, czy jakichś warzyw, takich mrożonek. Nie wiem, mój Kryś bardzo mnie namawia do zakupu tego, dla mnie to no nie ma sensu. Przedmiot, który znajduje się w każdym domu Amerykanina, to KitchenAid. Ja mam wersję Oto, tylko że w kolorze czarnym. Tutaj kosztuje on $260. Aż szkoda nie być dzieckiem. Na tym dziale znajdują się przedmioty sezonowe. Teraz jest sezon na sadzonki. Tak się prezentuje nasz koszyk po godzinie zakupu. Tutaj też jest ten dział z graduation. Przeróżne pomysły na prezenty. Ewentualnie, tak jak mówię, talerzyki papierowe tutaj się znajdują. Tak się to wszystko prezentuje przy kasach. Tutaj macie jedyną opcję, żeby dostać coś w pojedynczych opakowaniach. Kolejka jak zwykle ogromna przy każdym register. Air Force Team! W tym odcinku to już byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie lajka, klikajcie subscribe i widzimy się w kolejnym odcinku.